Piątek 3 marca, z tej strony Maciej Morawski, dom maklerski CMS Broker. Zapraszam na poranny briefing wideo. W dzisiejszym kalendarzu jest kilka pozycji, na które warto zwrócić uwagę. Mowa tu choćby o ISM-ie dla sektora usługowego ze Stanów Zjednoczonych, czy od serii PMI-ów dla Eurolandu. Oprócz tego na 11 zaplanowana jest sprzedaż detaliczna ze strefy euro. Jednak dane są drugorzędne dzisiaj, ponieważ inwestorzy skupią się głównie na przemówieniu prezes Fed Janet Yellen zaplanowanym na godzinę 19. I myślę, że piątek pozostanie raczej spokojny, ponieważ dopiero przemówienie Yellen może wywołać jakiś większy impuls. Zobaczmy, jak sytuacja wygląda technicznie, a wygląda całkiem ciekawie. W pierwszej kolejności AutoUSD, który w końcu wybił się z takiego trendu bocznego, wybił się dołem, przewijając przy okazji zniesienia Fibonacci'ego 23,6, 61,8 oraz widoczne szczyty i dołki ostatnie. Wszystko zatem wskazuje na to, że kurs w niedługim czasie osiągnie poziom 0,7510, czyli lokalny dołek korespondujący ze 100-sesyjną średnią kroczącą. Wcześniej nie można jednak wykluczyć korekty, która może przybrać postać ruchu powrotnego do przebitego wsparcia. Uważam, że zniżkowa tendencja może być pogłębiana i nawet wsparcie przy 0,7510 może zostać przebite. W następnej kolejności kabel GBP USD, który wczoraj co prawda zatrzymał się przy zniesieniu FIBO 61,8, są to okolice poziomu 1,2255, jednak strona popytowa nie miała wystarczająco siły, by utworzyć jakiś większy wzrostowy impuls. Także moim zdaniem prędzej czy później, i to chyba prędzej, wsparcie to zostanie przebite i zniżka zostanie pogłębiona w okolice 1,2135, czyli kolejnego FIBO, czyli 78,6%. Oporem pozostaje 1,2345, czyli FIBO 23,6, 38,2, poziom overbalance oraz przebite dołki z 7 lutego. Na sam koniec EuroPLN, który chyba na dobre postanowił odwrócić kierunek, ponieważ drugi dzień z rzędu rysuje się spora zielona świeca. Najbliższym oporem jest poziom 4,32, czyli widoczna niebieska linia. I dopiero ten poziom może sprawić duży problem stronie popytowej. Wybicie tego poziomu, wyjście ponad 4,32, oznaczać będzie trwalszą zmianę trendu, choć warto poczekać na wyjście ponad 4,3350, co będzie równoznaczne z aktywacją formacji podwójnego dna. Mimo wszystko jest to scenariusz wybiegający całkiem sporo w przyszłość, także najpierw skupmy się na tym 4,32, ponieważ odbicie od niego poskutkuje prawdopodobnym spadkiem do 4,27, czyli ostatnich minimum. I na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę udanych inwestycji.